Szczęść Boże w niedzielę męki pańskiej, w niedzielę palmową. Od hura optymizmu, od wiwatu, od radosnego śpiewu hosanna i takiego spontanicznego działania przechodzimy do wulgarnego i zajadłego krzyku na krzyż z nim. Jak niewiele potrzeba człowiekowi, żeby zmienił swoją optykę. Żeby dał się wciągnąć w działanie pełne manipulacji i grania na emocjach. Wystarczy jeden lider, który pierwszy krzyknie, coś zrobi, by pociągnąć za sobą tłum. To właśnie obserwujemy w Niedzielę Palmową. Pan potrzebuje osiołka. Banalne. Ale osiołek był w momencie narodzin Jezusa. Był podczas ucieczki do Egiptu. Jest i dziś, by na swoim grzbiecie unieść największego spośród ludzi, Syna Bożego. Ten wjazd króla jest bardzo symboliczny. Nie wwozi go rydwan obliczony w konie. Nie ma służby, bogatych szat, wonnych perfum. Jest ulica, są apostołowie i tłum, który na drogę rzuca swe płaszcze, by w ten sposób choć trochę okazać szacunek królowi. Królowi, który nie rządzi, ale służy. Królowi, który nie prowadzi wojen, a dąży do pojednania. Władcy, który nie panuje na mocy nakazu, ale oczekuje na naszą akceptację, by mógł zagościć w naszym życiu. Takie wejście, decydujący moment życia Jezusa, wyjaśnia nam święty Paweł w liście do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił się, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. Podobieństwo fizyczne, pokora, skromność, łagodność. Takie cechy dominują w Chrystusie. I to czyni Go naszym wzorem, wielokrotnie niedoścignionym. Do tego jest w Nim posłuszeństwo i ofiara, które nas przerastają. Może w końcówce naszego życia osiągniemy zbliżony poziom. Mimo wszystko dążymy do tego, by wraz z innymi wyznać Jezus jest Panem mojego życia, mojego działania, mojego mówienia. Bo nasze życie ma prowadzić do głoszenia chwały. Nie swojej, ale Boga. By jednak do tego dojść, musimy zamienić się w wiernych słuchaczy. Tak jak u Izajasza. Pan otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Tej odwagi potrzebujemy cały czas. Przecież Słowo Boże nie jest niemożliwe do realizacji, jeśli wiemy, że wszystko może się zmienić pod Jego wpływem. Kiedy nie będę się oglądał na to, co o mnie mówią, jak na mnie reagują, będę najszczęśliwszy, bo będę wolny. A wolność przecież jest darem Boga. Wolność od słabości i grzechu. Tej wolności zabrakło Judaszowi, który wyłamał się z towarzystwa. Taki był jednak zamysł. Taka jest nasza natura, że gdy pojawia się okazja, by coś zdobyć, to korzystamy. Nie patrzymy na konsekwencje, gdyż inne cele nam przyświecają. Tej samej wolności zabrakło Piłatowi, który, bojąc się opinii społecznej, poddał się krzykom, wydając niekorzystny wyrok, a dając wolność kryminaliście. Tak samo wolności zabrakło Piotrowi, który z obawy przed konsekwencjami, że może również być pojmany, uznał się za przypadkowego gapia, który nie zna Jezusa. Pozostali apostołowie też zawiedli. Zwyczajnie ulotnili się, oprócz Jana, który został do końca. Wszystko jednak stało się w taki sposób, jaki był przewidziany. Mówi o tym sam Jezus podczas rozmowy z Piłatem. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mojego, a zaraz by wysłał mi więcej niż 12 zastępów aniołów? Jakże więc spełnią się pisma, że tak musi być? W tej pasji widzimy cały przekrój ludzkich zachowań, emocji, postaw. Od radości do nienawiści, od złości po miłość, od obojętności po wiarę. Od ucieczki po zbliżanie się. Od przyznania się do złego życia, aż do prośby o miłosierdzie. Jezus jest królem innym niż byli przed nim i będą po nim. Jest królem jedynym w swoim rodzaju. Jest właśnie królem poranionych, zagubionych, prześladowanych, chorych, niekochanych, złoczyńców, zdrajców. Jego przesłanie jest skierowane do każdego. Jego śmierć jest za każdego. Weźmy sobie jednak na dzisiaj jedno zdanie wypowiedziane przez Jezusa do apostołów w Ogrodzie Oliwnym. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Krzyż Chrystusa zmusza nas do dokonania wyboru.
Można być obojętnym wobec wszystkiego, ale nie wobec ukrzyżowania. Można spoglądać niewzruszenie na krzyż lub krzyżyk jak na coś w rodzaju talizmanu, ale krucyfiks tak spoglądać nie można. To on jest jedynym, na co w świecie albo zdecydowanie chce się patrzeć, albo zdecydowanie się nie chce. Krzyż Chrystusa nie pozostawia nas w spokoju. Tymi słowami arcybiskupa Fultona zapraszam do wejścia w Wielki Tydzień, by przeżyć go z wiarą. Bądźcie na tej wyjątkowej liturgii w trzech aktach: uczty, ofiary i zwycięstwa. Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem.